Radio Opole jest dziś na rynku. Tutaj trwa kawiarenka z gwiazdami, tam odbywają się wywiady, ale jest też obok nasze studio plenerowe i ze mną kolejny gość, Katarzyna Kołeczek, która wczoraj współprowadziła koncert debiuty. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Adrian Chimiak realizuje program i Jarosław Niedbalec jest z nami w wozie Radia Opole na rynku. Zapytam panią, która współprowadziła wczoraj koncert wieczorny, koncert debiutów. Jakie emocje towarzyszą pani teraz w tym momencie? Wczoraj było wielkie wydarzenie, amfiteatr pełen ludzi, wszystkie oczy skierowane na panią. Jak dziś pani wspomina ten moment? Myślę, że dzisiaj już jest taka ulga. I to był ogromny stres, nie ukrywam, też mieliśmy z Maćkiem, musiałem, no nie mieliśmy zbyt wielu prób, mieliśmy tylko jeden dzień prób, więc byliśmy bardzo spięci prosto przed prowadzeniem. Jak tylko to się skończyło, to poczuliśmy ogromną ulgę, także dzisiaj generalnie jest ulga, a wczoraj mieliśmy stres, ale chcieliśmy, żeby to wyszło jak najlepiej z naszej strony i chcieliśmy dać po prostu to, co najlepsze możemy. Zazwyczaj tak jest, że gdy odbywają się próby w amfiteatrze, to prowadzący na bieżąco uczą się tego tekstu. Rzeczywiście czasu jest mało, ale na pewno doświadczenie aktorskie w tym pomaga. Trochę pomogło, aczkolwiek finalne teksty koncertu dostaliśmy 15 minut przed wejściem na antenę, więc było to bardzo stresujące i nie ukrywam, że kosztowało nas to bardzo dużo, ponieważ do ostatniej chwili uczyliśmy się tych tekstów w kulisach i powtarzaliśmy teksty po prostu przed wejściem na scenę bezpośrednio. Ale jest coś takiego, że kiedy są emocje, kiedy się wychodzi na scenę, to ta koncentracja się zwiększa. Doświadczyła pani tego wczoraj? Tak, ale jest ta świadomość, że ogląda nas ponad 3 miliony ludzi i to nie do końca pomaga. To znaczy jest to taka presja i wydaje mi się po prostu, że oczywiście koncentracja, ale połączona z tą presją daje też taki efekt jakiegoś takiego skomasowanego stresu, ale pozytywnego stresu, który mobilizuje. My nie widzimy tego, co się dzieje za kulisami. Widzimy ten efekt piękny na scenie, kiedy wszystko jest przygotowane. Natomiast panie garderobiane, osoby z tyłu mówią, że tam często panuje chaos, jest prawdziwe piekło po to, żeby wszystko naprawdę wypadło w piątkę. Tam jest siwy dym. To, co się dzieje za kulisami na backstage'u, to jest po prostu siwy dym i nikt by w to nie uwierzył, że to jest po prostu profesjonalny festiwal ogólnokrajowy, ponieważ wszyscy biegają jak w popłochu, ponieważ trzeba się przemieścić z lewej kulisy na prawą w tempie ekspresowym i to po prostu jest, to jest szał. Tak samo jak zmiana fryzury. Okazało się wczoraj, że pomiędzy koncertem filmowym, w którym też występowałam, nie ma czasu na zmianę fryzury. I to było bardzo nieoczekiwane dla mnie. I nagle okazało się, okej, no to zostajemy z tą samą fryzurą. Gdzieś tam po prostu nie było czasu na to. Wszystko dzieje się na żywo, wszystko jest w jakimś stopniu improwizowane, ale też wydaje mi się, że to też jest duży sukces tego, że tak jakby to się dzieje tu i teraz i też widz może poczuć to, że to nie jest jakiś wystudiowany po prostu koncert zaplanowany, tylko on w jakiś sposób składa się właśnie z improwizacji, z humoru sytuacyjnego, z jakiegoś takiego luzu też, którym mieliśmy w sobie, bo nie byliśmy też w stanie ogarnąć wszystkiego na bieżąco. Wystąpiła pani wczoraj w przepięknej, długiej sukience w kolorze żółtym. Długo się pani zastanawiała nad tym, jak się pokazać widzom przed telewizorami w amfiteatrze? Bardzo długo. To była sukienka, którą sama znalazłam i sama ją zamówiłam i sprowadziłam z Anglii i po prostu wymyśliłam sobie, że to będzie żółty. I tak po prostu powiedziałam pani reżyser Halinie Przebindzie, mówię, pani Halino, to będzie chyba żółta sukienka. Ona mówi, świetnie, rób co chcesz, bylebyś ty się czuła sobą. Drodzy Państwo, to jest program Zdrowie i Uroda. Już za chwilę Katarzyna Kołeczek opowie o tym, jak dba o siebie. Katarzyna Kołeczek, która wczoraj razem z Maćkiem Musiałem współprowadziła koncert debiuty gości w plenerowym studiu Radia Opole, trochę dziś nie wyspana po wczorajszych emocjach. Tak, skończyliśmy koncert bardzo późno, o 1 w nocy, zanim wszyscy się przemieściliśmy do klubu festiwalowego, trochę to trwało. No i potem rozmowy, dyskusje, co można było poprawić, co można było lepiej, a czego zabrakło, jaka jest nauka na przyszłość. Dla mnie to była ogromna lekcja, ponieważ nigdy nie robiłam czegoś takiego wcześniej i bardzo chciałam dostać jakąkolwiek informację zwrotną, czyli co ewentualnie mogłabym poprawić, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi jeszcze raz poprowadzić taki duży event.
No i po prostu tych rozmów nie było końca, ponieważ okazało się, że ktoś tam, ktoś tu coś dorzucił, tam ktoś coś dorzucił. Były długie rozmowy z panią reżyser, panią Haliną Przebindą, której w ogóle jestem ogromnie wdzięczna, że mnie zaangażowała do tego projektu i wybrała mnie, wypatrzyła i dziękuję ci, Halina, za to, że mogłam być częścią tego projektu. To teraz zapytam o ten styl życia na co dzień. Wiadomo, że aktorka szczególnie musi dbać o siebie, zwracać uwagę na to, co je, w jaki sposób organizuje swój dzień. Jak u pani taki dzień zwykły wygląda właśnie pod kątem dbania o siebie? To znaczy, ja nie ukrywam, że ja mam problem z zatrzymaniem wody w organizmie, więc zazwyczaj mój dzień zaczyna się od 40-minutowego cardio, czyli jeżdżę na rowerku, popijam wodę, piję wodę z sokiem z aloesu. Niczym modna pani z mojego monodramu, co modna pani wiedzieć powinna. Naprawdę staram się dbać o siebie, ale oczywiście są też takie dni, kiedy siedzimy na przykład na próbach w teatrze i wtedy po prostu ciężko jest ten rygor utrzymać, bo wszyscy siedzimy do późna. Oczywiście zdarza się lampka wina czy jakieś małe piwo społecznie wypić. No i wtedy, że tak powiem, trochę ten rygor zanika, ale ja staram się bardzo trzymać ten rygor, czyli rzeczywiście bardzo dbam o swoją skórę i bardzo dbam o to, żeby nie mieć celulitu, ponieważ występuję w kilku spektaklach, między innymi w Mayday'u w Och Teatrze, gdzie mam bardzo kusy strój i widać absolutnie wszystko. I jak pierwszy raz miałam taki występ i założyłam ten mój strój, to po prostu się przeraziłam. Jak zobaczyłam w lustrze tą galaretę, pomyślałam sobie, o nie, tak to nie będzie, moja droga. I rzeczywiście zaczęłam bardzo dbać o siebie, czyli przede wszystkim woda. Rowerek, czyli cardio 40 minut. Staram się też chodzić na siłownię regularnie. No i moje najnowsze odkrycie, czyli aquacycling, czyli rowerek w wodzie. Bo ja w ogóle kocham rowery, kocham spinning, a to jest coś takiego, co nie obciąża stawów. To są rowery stacjonarne wstawione do basenu. I po prostu przez 45 minut jedzie się pod górę, tylko że w basenie. A jak to wygląda pod kątem systematyczności? Czy dużo godzin trzeba dziennie poświęcić na to właśnie, żeby pięknie wyglądać? To znaczy, mi się wydaje, że przede wszystkim najważniejsza jest regularność, to znaczy takie rytuały. I ja staram się rzeczywiście tych rytuałów przestrzegać, przede wszystkim jeżeli chodzi o skórę twarzy, ponieważ skóra twarzy dla aktorki, moim zdaniem, w ogóle skóra jest podstawą. Jak się idzie na plan, to po prostu trzeba mieć tą skórę nieskazitelną, czyli przede wszystkim trzeba ją dobrze oczyścić, trzeba ją dobrze nawilżyć i zregenerować, czyli bardzo potrzebny jest dobry płyn oczyszczający, potem jakiś peeling, następnie tonik, żeby stonizować, serum, krem, a potem to już tylko dobry sen. I łazienka staje się taką świątynią, w której naprawdę kobiety potrafią spędzać wiele czasu. Jak to u pani wygląda? No, nie ukrywam, że mamy w mieszkaniu dwie łazienki z moim narzeczonym. Jedna łazienka jest moja i zawalona kosmetykami i on tam po prostu nie wchodzi. I narzeczony oczywiście rozumie, że pielęgnacja wymaga czasu, dbanie o urodę wymaga czasu, więc nie narzeka i nie mówisz, o jak ty długo siedzisz w łazience. No, zdarza mu się czasami coś tam przebąknąć, ale generalnie dopóki ma swoją łazienkę i może tam wziąć szybki prysznic, to nie narzeka. Drodzy Państwo, odwiedziliśmy już łazienkę Katarzyny Kołeczek. Za chwilę wybierzemy się do kuchni i sprawdzimy, co aktorka je i jak dba o zdrowie właśnie pod kątem kulinarnym. Drodzy Państwo, dziś na rynku w Opolu jesteśmy. To jest program Zdrowie i Uroda. Katarzyna Kołeczek, aktorka młodego pokolenia, gości w naszym plenerowym studiu. Przed chwilą też tak wirtualnie odwiedziliśmy łazienkę aktorki, a teraz wybieramy się do kuchni. Sprawdzamy, co pani je na śniadanie, na obiad, kolację. Ja w ogóle jestem wegetarianką od 16 lat, czyli właściwie połowę mojego życia nie jem mięsa. Jem ryby, które uwielbiam, staram się jeść jak najczęściej, ale bardzo też dbam o takie produkty, które dobrze działają na skórę, czyli awokado, soja, soczewica, wszystkie produkty z kwasami omega-3. I przede wszystkim, no niestety nie udało mi się wykluczyć z mojej diety słodyczy, na których punkcie jestem po prostu chora, no jestem uzależniona od słodyczy. Uwielbiam czekoladę gorzką, bardzo lubię też lody. W każdej postaci po prostu. Czy to są kremowe, śmietankowe, pistacjowe, no po prostu można mnie tak przekupić na pewno bardzo łatwo. Ale jeżeli chodzi właśnie o odżywianie, to staram się na śniadanie jeść coś bardzo zdrowego, czyli albo żeby to był świeży, wyciskany sok z owoców, do tego najlepiej owsianka.
na obiad czy na lunch jakąś sałatkę, no i potem na kolację zazwyczaj jem jakąś pyszną rybkę albo z komosą ryżową, albo z jakąś kaszą gryczaną. W ogóle jestem wielką fanką kasz i myślę, że zresztą na pewno też powie to każdy wegetarianin, że kasze są świetne, jeżeli chodzi o właśnie takie zimowe dogrzewanie się, ponieważ kasze zatrzymują ciepło w organizmie i za każdym razem jak jest mi zimno w zimę, to lubię sobie właśnie przyrządzić taką kaszę gryczaną z jakimś sosem grzybowym, albo z jakimś takim sosem sojowym, albo z innymi warzywami. I to jest naprawdę coś, co bardzo lubię. No jakiś pyszny deser. Ostatnio też odkrywam różne nowości, czyli na przykład nasionka chia, które zalewam wodą, potem miksuję je z jogurtem albo z sokiem owocowym. I właściwie od jakiegoś roku jestem kompletnie uzależniona od tak zwanych green cocktaili. Czyli miksuję wszystko, co jest zielone, czyli awokado, jarmuż, szpinak, do tego dorzucam banana, pomarańcze i to jest taki mój po prostu szejk poranny zamiast kawy. Staram się unikać kawy, a po prostu doładować się takimi dobrymi witaminami. Jest Pani wegetarianką z przekonania, czy też wyczuła Pani, że po prostu taka dieta bez mięsa lepiej wpływa na samopoczucie, funkcjonowanie organizmu? Wyczułam. Właściwie to wcześniej była to sugestia lekarza, który powiedział mi, ponieważ czułam się bardzo jakoś tak ciężko i lekarz powiedział mi, niech pani spróbuje nie jeść mięsa. I rzeczywiście nie jadłam mięsa przez rok, poczułam się świetnie. Robię oczywiście regularne badania, żeby wszystko było okej i wiem, że wszystko jest jak najbardziej w porządku, także wszyscy wegetarianie są w ogóle moim zdaniem bardzo zdrowymi ludźmi, choć niektórzy mówią, to jest niemożliwe, żebyś ty była wegetarianką, wyglądasz za zdrowo. A ja mówię, nie, właśnie to jest tak, że po prostu to jest kwestia zbilansowanej diety i też mi się wydaje, że trzeba słuchać swojego organizmu, czyli to, na co mamy ochotę, trzeba jeść. Trzeba się przede wszystkim odżywiać sezonowo, czyli korzystać z tego, co nam daje natura sezonowo. Czyli jeżeli są to szparagi, to absolutnie jeść szparagi, truskawki, jabłka jesienią. To są po prostu takie rzeczy, które daje nam natura i trzeba po prostu wykorzystywać to, co jest najlepsze w danym okresie. Jako aktorka, która biega między jednym teatrem a drugim, bo występuje Pani w Och Teatrze i w Teatrze Polonia i możemy Panią zobaczyć w kabaretowej scenie Dwójki. Czy ma Pani też czas, żeby tak biegać do sklepu, wybierać starannie te produkty? To znaczy powiem tak, jak jestem w próbach, staram się przygotować sobie wszystko rano i mam rzeczywiście takie moje pudełeczka, z którymi zawsze biegam, a jeżeli nie jestem w próbach, to mam trochę więcej czasu i mogę wtedy sobie przygotować coś pysznego po prostu w domu. I w ogóle bardzo lubię gotować. Nawet kiedyś bardzo marzyłam o tym, żeby mieć bloga kulinarnego, ale potem pomyślałam sobie, że chyba za mało się na tym znam. Myślę, że jest tyle innych wspaniałych blogerek kulinarnych, które to robią, że po prostu nie byłabym dla nich żadną konkurencją. Mogę tylko od nich podpatrywać i gromadzić tak jakby do swojego skarbczyka różne przepisy. Ale mam kilka takich blogów, kilka takich portali, z których czerpię i lubię sobie właśnie sprawdzić, jak na przykład zrobić pyszne naleśniki bez jajek, albo jak ugotować szparagi, żeby były chrupiące. I tak jakby podpatruję takie różne rzeczy i sobie próbuję. Drodzy Państwo, jesteśmy na rynku w Opolu. Katarzyna Kołeczek jest gościem programu Zdrowie i Uroda. Za chwilę zapytamy też o ukochane przepisy aktorki. Przy rynku na ulicy Młyńskiej, ponieważ tam był taki nasz cichy kącik do rozmowy. Teraz lekko ucichła kawiarenka z gwiazdami, która jest na opolskim rynku. Jesteśmy pod namiotem, niebieskim namiotem Radia Opole. Tutaj nas Państwo mogą spotkać. Ze mną aktorka młodego pokolenia Katarzyna Kołeczek, która nas tak wirtualnie też oprowadza po swoim domu. Jeszcze na chwilkę zatrzymujemy się w kuchni. Za chwilę otworzymy szafę, sprawdzimy garderobę artystki, bo podzieli się z nami swoimi sekretami odzieżowymi. Ale zapytam teraz o te przepisy. Ukochane przepisy, może jakąś jedną potrawę Pani poleci słuchaczom programu Zdrowie i Uroda? To znaczy ja chyba nie będę oryginalna, ponieważ idę bardzo mocno za trendami kulinarnymi. To znaczy ja uwielbiam sałatkę z buraka z kozim serem i z rukolą i z nasionami słonecznika. To jest coś takiego, co ja naprawdę mogę zjeść o każdej porze dnia i nocy.
Bardzo lubię też różne zupy kremy, czyli krem z białych warzyw, krem z pomidorów. I w ogóle bardzo lubię robić takie różne zupy, kremy, eksperymenty, ale też bardzo lubię robić sezonowe warzywa. To znaczy teraz na przykład jest sezon na szparagi i bardzo lubię gotować właśnie białe szparagi, które polewam sosem beszamelowym albo sosem z pesto. No i bardzo też lubię, to już jest coś, czego ja nie potrafię zrobić sama niestety, ale moją ukochaną potrawą jest sushi. I po prostu też mogę zjeść sushi na tony i chyba nigdy mi nie jest za mało sushi. Więc właściwie to w domu robię takie rzeczy bardzo proste, ponieważ nie mam piekarnika niestety w moim mieszkaniu. Bardzo żałuję, ale to może nawet dobrze, ponieważ ja bardzo lubię piec i myślę, że wtedy piekłabym zdecydowanie za dużo. Nie byłabym w stanie tego, że tak powiem, zjeść. Jak mieszkałam w innym mieszkaniu, w którym był piekarnik, piekłam mnóstwo pysznych ciast i rozdawałam je znajomym, ponieważ po prostu testowałam różne przepisy. Ale bardzo lubię przede wszystkim świeże warzywa, świeże owoce. Mam obok siebie taki bazar, na którym właśnie sprzedają państwo, którzy sami hodują swoje świeże warzywa, świeże owoce. I wiem, że one nie są nawożone, nie mają GMO i naprawdę to jest zupełnie inny smak. Na Muranowie w Warszawie można, jak się okazuje, zjeść świeże warzywa, owoce. My pozostajemy jeszcze w miejscu, gdzie mieszka nasza artystka. Teraz przechodzimy do kolejnego pokoju, zaglądamy do szafy. No właśnie, ta szafa jest duża. Z mojej garderoby wysypują się ubrania, ponieważ ja nie potrafię się rozstawać z ubraniami i przyznaję, że przychodzi mi to z wielkim ciężarem. Po prostu nie potrafię oddawać rzeczy i zawsze jak mam jakąś rzecz, w której nawet nie chodziłam już kilka lat, zawsze mi się wydaje, że przyjdzie taki moment, że jeszcze ją założę. I no właśnie mój narzeczony śmieje się ze mnie, ponieważ on oddaje rzeczy sezonowo i rzeczywiście bardzo szybko pozbywa się rzeczy, w których nie chodzi, a ja mam w swojej szafie, nie ukrywam, rzeczy jeszcze z liceum. Czyli też taka nutka sentymentalizmu w tym jest. Tak, ale mi się wydaje, że też każda aktorka ma w sobie taki zmysł, że jeżeli dana rzecz nie jest w danym momencie użytkowana, to przyda się do jakiejś roli. I ja bardzo często mam tak, że myślę sobie, kurczę, nie wyrzucę tego, bo to mi się przyda do jakiejś roli. Albo zrobię z tego jakiś użytek, ponieważ to jest takie moje trochę hobby. Zajmowałam się też tworzeniem kostiumów i w klubie komediowym stworzyłam kostiumy do czwartej części naszego kabaretu, czyli fabularnego przewodnika po trzecim trymestrze. Ja jestem autorką kostiumów do tej właśnie części i bardzo dużo rzeczy też wyciągnęłam ze swojej szafy. I to były przeróżne dziwadła, ale wtedy po prostu cieszyłam się, że mam takie genialne rzeczy gdzieś tam zachomikowane. No z tym, że rzeczywiście moja szafa jest strasznie zawalona. Ale kobiety to zawsze zrozumieją, że kiedy na przykład kupujemy jakąś nową rzecz, to nagle się okazuje, że do tej nowej rzeczy trzeba dobrać inną rzecz, żeby można było założyć. Potem buty, a do butów torebka, a do torebki kurtka. No i żeby to wszystko ze sobą grało, naprawdę potrzebna jest spora garderoba. No, moja garderoba nie jest jakichś największych rozmiarów, ale jest. Rzeczywiście jest garderoba, czyli osobny pokój na ubrania i na buty, ale... No jest on zawalony naprawdę nieźle. W większości sukienkami, czy bardziej to jest tak zróżnicowane? Spodnie, sukienki, bluzki. Ma Pani jakiś swój ukochany strój? To jest wszystko. To jest po prostu wszystko. Ale najwięcej miejsca zajmują mi rzeczy zimowe, czyli płaszcze, ponieważ ja uwielbiam płaszcze zimowe. Bardzo lubię płaszcze w różnych kolorach, więc tych płaszczy mam po prostu ze 30 sztuk. Więc one zajmują naprawdę sporą część garderoby. Uwielbiam sukienki. Sukienki letnie to jest coś, co naprawdę w lecie noszę najczęściej. Może teraz tego pewnie nie widać, ale jestem w podróży między jednym miastem a drugim i ubieram się zazwyczaj tak, żeby po prostu było komfortowo dla podróży. Ale sukienka na lato to jest dla mnie rzecz podstawowa. A w zimę są to zazwyczaj spodnie, najlepiej dżinsy i do tego jakiś ciepły sweter, taki dłuższy, taki do pół uda, zawiązywany. Najlepiej, żeby można się było tak zakutać, omotać, do tego jakiś szal. Bardzo lubię ubierać się na cebulkę, nakładam różne warstwy. A w lecie po prostu cieszę się tym, że możemy mieć zwiewne, piękne, kolorowe sukienki. I mi się wydaje, że to jest coś najpiękniejszego
dla kobiet, ponieważ nic tak nie podkreśla wdzięku i urody kobiet, jak właśnie piękna, kolorowa, kwiecista sukienka. Drodzy Państwo, znajdą nas Państwo na Opolskim Rynku. To jest program Zdrowie i Uroda. Dziś w plenerowym studiu gości Katarzyna Kołeczek. Już za chwilę będziemy kontynuować rozmowę. Drodzy Państwo, Katarzyna Kołeczek, młoda aktorka, gości dziś w studiu Radia Opole. Wczoraj widzieli ją Państwo w amfiteatrze i w telewizji, w związku z tym razem z Maciejem Musiałem prowadziła koncert debiuty, a dziś pytamy o zdrowie i urodę, o to jak artystka dba o te dwa elementy w życiu i na pewno odpoczynek, relaks, wakacje, to jest taki ważny element zdrowego stylu życia. Jak on wyglądał Pani? Dla mnie wypoczynek jest bardzo ważny i ja przynajmniej dwa razy do roku muszę mieć wakacje. Bardzo lubię podróżować, bardzo lubię zwiedzać nowe miejsca. W tym roku w okresie wielkanocnym zwiedziłam Mediolan i zachwyciłam się tym miastem. Po prostu jest po prostu wspaniały. A w te wakacje planuję po raz kolejny wyjazd do Chorwacji. Chorwacja jest dla mnie krajem moich marzeń, w takim sensie wakacyjnym krajem marzeń. Jest tam wszystko, czego ja szukam, czyli wspaniałe, pyszne jedzenie, czysta woda. Ja bardzo lubię pływać, nurkować. Jest dużo do zobaczenia. W tym roku wybieram się w okolice Dubrownika. No i jedziemy z psem, ponieważ mam małego Jacka Russella Terriera. No i jedziemy po prostu z psem na wakacje. Im dłużej, tym lepiej. Ja bym chciała najlepiej na półtorej miesiąca. Oczywiście obowiązki nie pozwolą na tyle pojechać, aczkolwiek na pewno 2,5 tygodnia uda się skraść. Jak Państwo słyszą, jesteśmy na żywo na Opolskim Rynku. Powoli się rozkręca znowu kawiarenka z gwiazdami, gdzie artyści odpowiadają na różne pytania dziennikarzy. My tutaj mamy niedaleko swój namiot. Ja teraz zapytam Katarzynę Kołeczek o opalanie, słońce. To jest coś, przed czym Pani się chroni, unika? Czy podczas tych wymarzonych czasów w Chorwacji chociażby te kąpiele słoneczne to jest ważny element dnia? Nie ukrywam, że bardzo lubię słońce i bardzo lubię wygrzać kości na słońcu i też tak skumulować energię słoneczną w ciele, ale wiem, że to jest bardzo niezdrowe dla skóry, więc staram się też nie przesadzać z tym i jeżeli stosuję filtr, to jest to najwyższy filtr i musi mieć on protekcję, czyli podwójną, czyli UVA i UVB, czyli na promieniowanie ultrafioletowe i po prostu na promieniowanie słoneczne. I musi też chronić nasz kod DNA. Znalazłam kilka takich właśnie kremów. W różnych drogeriach można dostać takie kremy. No i staram się właśnie, w ogóle używam ich na co dzień, tak jakby zamiast balsamu, ponieważ słońce oddziałuje na nas nawet jeżeli nie wystawiamy się na słońce jakoś bardzo, tylko jeżeli na przykład chodzimy po ulicy, czy nawet prowadzimy samochód, to słońce przedostaje się przez szybę i niewiele osób o tym pamięta, niewiele osób o tym wie, a była kiedyś taka słynna fotografia takiego kierowcy, który jeździł na tirach w Stanach i on przez całe życie jeździł nie smarując się filtrem i było takie zdjęcie, na którym było wyraźnie widać, że połowa jego twarzy, która była wystawiona na promieniowanie słoneczne jest kompletnie pomarszczona, a druga połowa wygląda jak twarz normalnie młodego człowieka. Na tej drugiej połowie były jakieś plamy, jakieś takie przebarwienia, pomarszczona skóra. I to był kompletnie inny człowiek i to dało mi bardzo do myślenia. Pomyślałam sobie, że kurczę, warto w to rzeczywiście zainwestować i dbać o tą skórę, bo no naprawdę skóry mamy tylko jedną, a mi się wydaje, że to co niestety, te promienie słoneczne nie są obecnie zbyt bezpieczne i mamy duże zagrożenie właśnie różnym szkodliwym promieniowaniem, dlatego trzeba smarować skórę codziennie. Trzeba to powtarzać. Jeszcze jeżeli mogłabym tylko dodać o tym właśnie, że żeby tylko nie przesadzać ze słońcem, czyli chować się w cieniu, ale ja uwielbiam opaleniznę i nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle wakacji bez opalenizny, więc wiem, że to jest szkodliwe, ale staram się to po prostu robić z głową. Na koniec zapytam jeszcze naszej rozmowy o taki relaks codzienny. Nie zawsze mamy czas pojechać do Chorwacji albo gdzieś wygrzać się na słońcu. Tak pokrótce, w ciągu dnia, bardzo napiętego dnia, bo Pani bardzo dużo pracuje. Jak się Pani relaksuje? Chodzę na spacery z psem. Mój pies jest dosyć wymagający, ponieważ wymaga 4 spacerów dziennie i
prostu wychodzę z nim na spacer, chodzę po parku. Mam obok siebie na Muranowie taki park malutki i tam sobie chodzę z Frodo, czyli z moim pieskiem. Bardzo lubię sobie przysiąść na ławce, wziąć jakąś dobrą książkę. 15-20 minut, 20-30 stron. Po prostu kompletnie się wyłączyć. To jest chyba mój sposób na relaks. Drodzy Państwo, Katarzyna Kołeczek gościła w plenerowym studiu Radia Opole. Bardzo serdecznie za tę rozmowę dziękuję. Ja też dziękuję. Do widzenia.